No witam, witam, no Jano z tej strony, zapraszam was ludziska na kolejny odcinek z kampanii polską w Bulacji na Medieval II. Dzisiaj będziemy już dążyli do zniszczenia całkowicie frakcji Norwegii, więc no plany są ambitne. Pytanie, czy już mi się zrestowali moi zabójcy i nie to, kurde misklik, fucking hell, chciałem zabójcą sprawdzić, czy mogę zabić już, no nie, ale misplay. No dobra, no to te relacje ze Skotami możemy sobie w sumie poprawić, więc postarajmy się ich przywódcę tu na dzień dobry skroić. No i szanse są dosyć nikłe, ale myślę, że jest to jak najbardziej możliwe. Z dosłownie kapką szczęścia powinno się powieść. Dobra, ty idziesz tutaj, tobą nawet nie próbuję, tobą też naprawdę nie próbuję, bo to nie ma co. Nie, jest tragedia. Ewentualnie, no nie ma nikogo norweskiego, no to panowie, musicie dalej się szkolić na tym gościu, bo jesteście niczym więcej jak pierdołami, które się na swoim fachu nie znają. No, taka smutna prawda, ale cóż mogę zrobić? Jest też, zobaczcie, kijowska babeczka, ale jej też nie chcę zabijać, bo Kijów mi za skórę jeszcze ani razu nie znalazł. Wręcz przeciwnie, stoi na wschodzie, no i broni nas przed tymi pogańskimi, wiadomo, połowcami. Wyznawcami błękitnego Tengri. Dobra, szefie, chciałbym, żebyś ty tego pana następcę też skosił. Tylko ty masz znowu doświadczenie, no dosyć dużo, więc gość jest po prostu mega dobry. No to zobaczymy, czy książę Haflidi dostanie kosą, czy walnie mocno w drzwi. No i walnie mocno w drzwi. Mhm, klasyk. Dobra, ty zostajesz tutaj, bo ja tu mogę już chyba robić w Upsali, prawda? Zabójców będę mógł robić drugopoziomowych. No i to już będą lepsi. A pytanie, co oznacza drugopoziomowy? Czy to wpływa na liczbę oczek? No bo to nie chodzi o to, że będzie miało dwa oczka, bo oni się wyrobują chyba z losową ilością tych oczek, nie wiem, nie jestem pewny. No nic. No nic, ale na pewno mogę tutaj, zobaczcie, Duńczyków trochę poobijać i na przykład następca jest bliski śmierci i udało się zabić następcę. Super! Doskonale. Dobra, czy mam jeszcze jakiegoś zabójcę, z którego mam, nie korzystam? Tu jeszcze jest jeden, zobaczcie. No to mamy króla, zobaczcie, króla Danii w tym miejscu, ale szansa jest za mała. No ja myślę, że wolałbym go wysłać, by się szkolił. Tylko pytanie na kim, nie wiem, może zabije tego dyplomatę Kijowa, może to by się powiedzie. No niestety nie wyszło. No to co, no to bierzemy żołnierzy i wysłamy was, panowie, na północ. Zatem dowodzić będzie nasz nowy, młody talent, będziesz to kolego ty i ja ciebie wyjątkowo ruszam na północ. Zaczniemy sobie od tego miasta, więc idziesz już tędy, bierzesz sobie na 100% oddziały naszej potężnej, o Jezu, ta jazda jest w ogóle poobijana, ale trochę powiedzmy, że ich mamy. Dobra, nie ma lipy, jest w miarę stabilnie. No to co, bierzemy sobie na pewno oddział was, drodzy państwo, no i tu wam powiem, że wcale, jak tak patrzę, szału nie ma. Co do tej liczebności naszych wspaniałych żołnierzy, jednak też nie ma tragedii. Dobra, bierzemy sobie was jeden oddział, no i z czegoś takiego to ja mogę co najwyżej poklaskać, a nie starać się pokonać tę frakcję. Dobra, następnie dawaj zwykłych szermierzy, możemy sobie teraz wziąć tych ziomali, was bierzemy, potem... No, sądzę, że chyba trochę przyspamiłem włóczniami wyjątkowo. Zawsze gram pod mało tych włóczni, teraz sobie weźmiemy ich dla odmiany dosyć dużo, żeby mi się też tylko tutaj przypadkiem nikt nie zbuntował. No właśnie, w tej prowincji. No ale tak, zależy mi, żeby tą armię w całości zapełnić, no to najpierw o tym pomyślimy, potem o całej reszcie. No i armia jest prawie gotowa. Jeszcze mamy slota na najemnika, niech będzie. Ty wbijasz do środka, no i już jest w miarę stabilnie, ale generał oczywiście powoduje... spadek populacji, ale i tak chyba bez niego też jest, tam powód jeszcze większy, więc weźmy drugiego dowódcy do tej armii, żeby było dwóch, w razie W. Dobra, no to jest w porządku. Teraz wy, lecicie na północ, tamtędy. W Skarze jest całkiem spoko, was mogę przetrenować, mogę też zobaczyć sobie wziąć 6 oddziałów, no to super, bierzemy. Tych mógłbym połączyć w jedno, ale wiecie co, nie chcę tracić tego doświadczenia, więc wolę sobie ich normalnie połączyć, będzie to znacznie dla mnie wygodniejsze. Dobra, tu możemy coś takiego, więc poproszę, w tym miejscu możemy też sobie was, wziąć was. No i dalej ten Norkomin się niepokoi. A to może, wiecie co, dajmy im tę grę co miesiąc. Będzie pewniej. Nie chcę, żeby tam się cokolwiek zbuntowało. Następnie, no w Królewcu i w Toruniu wydaje mi się, że już możemy na spokojnie tę armię zacząć formować, więc kolego złoty, ty najpierw będziesz dowodził, uwaga, jazdą polskich rycerzy, tylko oni są, to jest po 15, trochę ich tu jest mało niestety. No dobra, ewentualnie, czy ja mogę też rycerzy moich robić w Królewcu? Nie, to o dziwo nie mogę. Tylko tu mogę, tylko, no właśnie.
Tylko co, tylko nic. No to co, weźmy sobie na pewno was, drodzy państwo, bierzemy te dwa oddziały. Stąd, co do jazdy, mam jeszcze oddział, nie, mam jeszcze jedną jednostkę taką, no to zróbmy taki numer. Wam jednak wstępnie wyjdźmy, żeby nie było. Bierzmy ten oddział, który nie jest poobijany, z powrotem was wrzucamy. Teraz poproszę dwa oddziały tych kolesi, no i będzie to jaka jazda nieco bardziej różnorodna niż te pozostałe. Dalej, mnie interesują polscy rycerze, więc jeden oddział was bierzemy. Dalej, już kolejnego takiego oddziału nie widzę. No to powiedzmy, że będą to klasyczni rycerze, więc ty, szefie, zapraszam ciebie bardzo. Ciebie też zapraszam. Bierzemy sobie taki oddział. No i jedna elitarna armia powstanie. Lubię te elitarne armie, już mam taki wymiar na nie schemat, jakie tworzę. No ale też często jakieś tam poprawki jako tako się pojawiają. Dobra, weźmy sobie oddział tych, bo i tak są poobijani, a i takich tutaj nie jestem w stanie przetrenować. Możemy wziąć sobie jeszcze trochę tych toporników w sumie, czemu nie? Weźmy sobie jeszcze jeden oddział. Więcej już raczej ich nie potrzebuję. No to teraz włócznie. Bierzemy włócznie, czyli tak. Ciebie, bierzemy sobie jeszcze ciebie. Myślę, że oddział łuczników, żeby coś tam było. No i katapultki, potężne katapultki. I może jeszcze jeden oddział w sumie tych łuczników, żeby nie było, bo na kolejne balisty nie mam slota niestety. Znaczy nie mam kolejnych baliz, zacznijmy od tego. No to stawiamy sobie tak. Dobra, no i armia jest jedna gotowa. Następnie, kolejną armię może dowodzić ten gościu. Chociaż on nie jest... Nie, wiecie co, ten będzie dowodził zdecydowanie, więc szefie, ty by tutaj będziesz dowodził. No i na razie nie masz czym dowodzić. To powiedzmy, że wracasz sobie z powrotem do Torunia, ale grunt, że jedna armia jest. No i może nawet sobie jakieś zrobimy, powiedzmy, że fort na granicy z jakąś frakcją. Wy, nie wiem czemu to jesteście, ale wyślę was do królewca. Trochę tak dziwnie. Tutaj mamy tego, zobaczcie, to jest nowy heretyk? To jest chyba nowy heretyk, no to musimy go szybko spalić. No właśnie, więc spal się dziadzie jeden. Okej, udało się gościa spłonąć. Super. Następnie, co by mnie interesowało, to ten Wiedeń też się trochę niepokoi, ale to już się robi kościół, no to spoko. Was weźmy, was przetrenujmy, jest sympatycznie, mamy jeszcze 10 tysięcy. No to te 10 tysięcy, wydaje mi się, że możemy chyba wydać na rozbudowę naszych pięknych osad. W Toruniu, no to co, jest spadek populacji, to jak miewam, mi nie poprawia tej populacji, wręcz przeciwnie. Dungeon również niestety. No dobra, no to tutaj czekamy klasycznie na kolejną epokę. Tutaj w Kalmarze jest wszystko zrobione. Lund. Lund to jest miasto, więc dawaj mi od razu taki oto port, prawda, niech się tworzy. Mamy jeszcze 4000, wszystko się w sumie tworzy, no to co, nadwyżka pieniążków jest ok. Kończymy, drodzy państwo, turę i zobaczcie, Inkwizytor tam polował na wiedźmę, ale chyba jej w końcu nie zaatakował, bo ta animacja była taka niepełna. No i zaraz będziemy farmowali sobie zabójców drugopoziomowych. Zagrożenia ze strony Duńczyków nie ma, nawet mógłbym, gdybym miał generała z nocną bitwą, to mógłbym to Archus zająć właśnie włączając wsparcie. To byłoby ciekawe, bo wtedy ta armia by się zbuntowała. Dzięki czemu byli łatwiejsi do pokonania. Ale, jak mówiłem, nie chcę tego robić z powodu zagrożenia ze strony Niemiec. No, to jest zbyt duży problem. No i teraz tak, ta jedna armia rusza na miasto norweskie na północy, zostanie im sama twierdza. Wolę, żeby ta twierdza była akurat na północy, ale niestety jest jak jest. No bo coś przeczułam, że jak to będę szedł, no to ci Szkoci poczują się zagrożeni i mogą mnie przyblokować. Oho, zobaczcie. Ok, ty kurde mendo jedna. Wywalił mnie dziad z interesu. Zobacz, jaki cwany list. Cwany Mongo 1. No dobra, ja ci dam. No i tak, mamy kolejnego generała. Coś się, zobaczcie, dużo ich zaczęło mnożyć. Mi się to bardzo podoba. No i on jest na północy. Jesteś tutaj, no to nie wiem, idziesz sobie gdzieś w kierunku Skary na razie. Mamy informację. Francja ma sojusz z Kordobą i Kordoba podporządkowała sobie Francję. Co? Naprawdę? Chyba tak to działa, nie? No bo ten pierwszy raczej jest seniorem w tej sytuacji. Nie wiem nigdy, jak to działa. Nowy kardynał, zaślubiny, trochę jednostek. W Płocku mamy tax office. Pięknie, dawaj mi od razu kościół. W Pradze zrobił się super drogi. To mi od razu dawaj punkt handlowy. W Norrköping mamy to i już niczego więcej też tutaj nie zdziałamy. No i w Królewcu Bakehouse. Zrób mi barn. Zrób mi... Co to był barn? Chyba piekarnia, no nie? Nie, no, Bakehouse to jest piekarnia. Chociaż to może jest też jakaś taka inna piekarnia. No i zginął mi członek rodziny we wschodniej Norwegii. Tutaj. Powiedz, że to był ten stary. Dobra, więc nie ma straty. No i widzę, że chyba kolejny mi... A nie... Mamy następcę nowego i to jest ten ziomek. A czy ty jesteś w ogóle z rodu Piastów? Tak, jest z rodu Piastów. No to dobra. No chyba nie może być następca, który nie byłby z rodu Piastów. No i Niemcy oficjalnie przegonili Chorezmijczyków. A Chorezmijczycy, jak wiecie, mają strasznie duże granice, więc jestem troszeczkę przerażony tym faktem.
No ale cóż, jest jak jest. Dobra, tutaj możemy sobie stanąć na granicy i zrobić w tym miejscu jedną wieżyczkę, no i ruszać powoli na wroga. Następnie stąd, no bo proszę dać was do Oslo wszystkich. Myślę, że możemy wziąć tą hordę najemną i no wysłać ich po prostu, żeby skasowali sobie, o ile mogę tak to zrobić jak chcę. Poczekajcie, chyba mogę. Mogę, żeby skasowali tych buntowników, może się akurat generał pojawi. Już mamy ich dużo, ale no, wiecie, zawsze może być kolejny. Dla Noenusa nigdy za wiele. No i co, was przetrenujmy, zróbmy sobie oddział takiej piechoty. Na pewno chcę oddział teraz tej jazdy tutaj mieć. No i we Wrocławiu damy mi kolejnego kupca. Superansko, mamy kolejnego kupca, jest pięknie. Tu balisty w sumie bardzo nie potrzebuję, chociaż wiecie co, a może ją zróbmy sobie, czemu nie? Was też wysłamy do Oslo. W Kalmarze jest sympatycznie, w Norkomig jest też sympatycznie. W Toruniu, czy mogę coś fajnego? Nie mogę przetrenować. Tu mogę wam dać lepszy pancerz, ale z tym trochę jeszcze poczekajmy. No i nie wiem, stanę sobie tą armię tutaj na granicy. No, zobaczymy, co będzie za okazja. Dobra, zabójcy, panowie, bo tu z was jeden jest doświadczony. Jakbyś dał radę ubić tego gościa, to nie wiem, czy przypadkiem nie wybije Danii. Jest szansa. Kuźwa, ale wiecie co, to jest zbyt ryzykowne. Nie, ja go wysłam gdzie indziej. Ja bym chciał moją flotę całą zabrać sobie stąd, żeby ona wpłynęła. Jest jakiś port bezpieczny, tu jest jeden. Chociaż możemy tam wpłynąć. To idziemy, nie, idziemy lodziska, poczekajcie, żeby to było bezpieczne, bo ta flota jest mniejsza niż nasza, no to chyba powinno być bezpiecznie, więc idziemy sobie tutaj, płyniemy sobie tutaj, chciałem powiedzieć, bierzemy sobie na pewno naszego pana zabójcę o w ten sposób, no i ty możesz też tam popłynąć, no i ruszamy w tym kierunku. Dobra, tutaj, czy wy, panowie, macie szansę, bo ja muszę zabić, pamiętajcie, przywódcę, no właśnie, no i szansa już znacząco spadła, ale i tak jest to możliwe. No ale dosyć mało możliwe. Ty masz ile oczek? Masz tyle oczek. No to wszyscy wiecie co, szkulcie się powolutku w ten sposób, żeby zdobyć to cenne bardzo dla nas doświadczenie. Dobra, to jest jakiś norweski jeszcze dziad jeden i to jest członek rodziny. O, łatwiutki cel, zobaczcie. O, zajebiście. On był w tym forcie, no to dobrze to pokazywał wcześniej. Więc wytnijmy żywot z tego gościa, o ile oczywiście się uda, bo widzę, że się dobrze chłopacz na broni, ale koniec końców nam to wyszło. Super, to bo mi już, nie, to bo jeszcze nie ruszyłem, no ale chciałbym, żebyś ty ubił sobie tego pana kapitana. Doskonale, w ogóle ile jest doświadczenia za zniszczenie, za zrobienie sabotażu na jakimś budynku? To jest ciekawe, nie? Nie mam szczerze bladego pojęcia, ile może być. No i ty masz łatwy cel, członek rodziny. Okej, udało się, zobaczcie, nasz Wiedźmin podołał swoim zadaniu. Tu jest też duża horda buntowników. No to chyba kończymy turę. Wydaje mi się, że wszystko jest w porządku. Tu mam jakieś, kurde, łajzy, co nam stoją pod miastem. Troszkę to mnie tak przeraża, bo wiecie, jakby chcieliby nas mogli napaść. No i na pewno też potrzebuje więcej katapult. Balista też by się kolejno przydała w sumie. Są użyteczne bardzo. Więc troszkę na to teraz postawmy sobie. Na artylerię w tym miejscu. I zakończmy turę. Dobra. Nie wiem, czy jakiegoś kupca przypadkiem nie miałem ruszyć. Nie jestem pewny. No dobra, no ale bardzo bym chciał to zadanie od Szkotów zrealizować. Ewentualnie Szkotów też byśmy wybili. To byłoby super. Ale zabójcami gra się super w tej grze, naprawdę. Super. No nie możemy zapominać o tym, że mogą nas w każdej chwili napaść znowu krzyżowcy. Bo ta moja armia, ona już, wiecie co, się gromadzi, ona już powoli będzie się przygotowywać do wojny z Niemcami. I on tam, wiadomo, później jeszcze upiększymy. Zrobię taki jeden schemat, żeby to nie były armie maksymalnie elitarne, żebyśmy mogli mieć ich więcej, no bo na wojnę z cesarstwem, oj, będzie trzeba mieć tego dużo. Dobra, zainwestujemy Floreny w rolnictwo i pytanie, czy ja muszę wybrać teraz prowincję, bo kasy jeszcze nie straciłem, no i nie wiem, załóżmy w Krakowie. Czy mogę, nie wiem, tak jakoś zrobić, czy to się tak zaliczy, czy nie, bo nie mam bladego pojęcia. Może tu muszę kliknąć? Tam nie doczytałem tego, a w sumie powinienem doczytać, ale no powiem, że raczej kij z tym. No dobra, rozejm. Niemcy, Francja, werbunek, masa budynków. Tutaj we Wrocławiu mamy coś takiego, no i miasto też, zobaczcie, jest bardzo bogate. Mega jest bogate. To byłoby ciekawe, ale jest strasznie drogie. No to ja sobie, wiecie co, pójdę, farmy też są drogie. Ewentualnie, nie no, korupcji to nie ma, to zrób mi sawmill, zawsze coś. We Wiedniu mamy kościółek i już jest troszeczkę lepiej dla naszych zacnych obywateli. No to zrób mi tutaj werbunek artylerii. W Królewcu mamy barn, no to poproszę burdelik, niech będzie. W izby zrobiły się farmy, no to zrób mi też piekarnię. W Botnie możemy albo pójść, zobaczcie, w to. Nie, ja wolę sobie pójść w punkt handlowy. No i dobra. No i już na Grodno, no mi finansów niestety teraz nie starczy. Dobra, co możemy zrobić? Zginął mi członek rodziny w Pradze. To był zarządca, zdecydowanie. No trochę nieciekawie, no ale czy to potrzebuje jakoś zarządcę? Wiecie co, nieszczególnie.
nie mam wielkiej potrzeby, żeby mieć tu kogoś specjalnego. Dobra, tu na razie was mogę jazdę przetrenować, więc już niech się to do kolejki nam wpisze elegancko. No i co? No i ruszamy na brutalny front, ale może najpierw zanim to, no to postaram się jeszcze tego chłopa skasować. No nie udało się. No to co, mamy osadę? No, nie zdążę dojść w tej turze. Jaki pech ludziska, masakra. Dobra, wylecicie tutaj, dołączę sobie was jeszcze do tej armii, was wszystkich do Oslo wrzucamy, no i tak, zabójcy. Najpierw moja flota, moja flotylla, no to niech się dropnie gdzieś, nie możemy płynąć w sumie tędy, wątpię, że nas cokolwiek tutaj zatopi, mała jest na to szansa. I możemy też troszkę podszkolić się jeszcze bardziej na jakichś postaciach, ale w sumie to nie chcę. Próbujmy tak, o, może wyjdzie, jak nie wyjdzie, to nie wyjdzie i tyle. Dobra, ty masz 10%, też nieduża, ale no właśnie, kurde. I to oznacza wojnę! Oho, zobaczcie, wojnę nam wypowiedzieli przez to. O, to jednak tak to działa, to już myślałem, że w końcu się coś się zbugowało, ale nie nogę do końca. No ale co, misja dalej trwa? Misja, zobaczcie, dalej trwa, więc tutaj się nic nie zmieniło w oczach księcia. No dobra, nie zdziwię się, jak będą chcieli rozejm podpisać, bardzo się nie zdziwię. Dobra, ty masz szansę o dziwo sporą, więc spróbuj. No szkoda, bo to jest mnóstwo kasy, bardzo dużo kasy za to jest. Dobra, no spróbujemy jeszcze kolejnym razem. No akurat teraz by się przydała ta kasa, bo powiem, na rozwój budynków. No ale niestety trochę bieda. Dobra, ty możesz... No w sumie to jest dobra armia, jest to bardzo dobra armia, ale za mało artylerii. Na razie sobie stój na tym moście, no i broń naszych interesów, żeby nikt nas nie chciał tu napaść przypadkiem. Dobra, ciebie generale, no to wyślę prawdopodobnie gdzieś tutaj, bo tu chyba obecnie, no właśnie, nie ma dowódcy, który mógłby tą armią dowodzić. Tu jest niby jakiś nie najgorszy, ale ono się tak za bardzo nie zna na dowodzeniu. Tak się powiedzmy, że w ogóle na tym nie zna niestety. Dobra, i tu mamy, zobaczcie, aha, też oddział piechoty, który czeka na okręty. No to będą musiał zaraz się nimi zawrócić. No właśnie, ale najpierw zakończmy turę. No i zaraz was na chwilę przeproszę, bo muszę live'a robić, a... No, nie zdążę odcinka dograć. Jeszcze potrzebuję z 20-minutny odcinek, a live jest za 9 minut. Więc jeszcze sobie tą turę zróbmy. Na szybkości. I od razu, jaka, zobaczcie, kontrofensywa, jak Szkoci ruszyli wściekli. No, ciekawa wojna, z przypadku trochę. No może nie przypadek, no to było pewne, że to się że tak się to skończy. No ale wiemy, jakie oddziały mają Szkoci. Myślę, że my ich zmierzylibyśmy nawet w polu naszą potężną jazdą. Nie obawiam się, powiem. Totalnie się nie obawiam. No i nawet się cieszę, bo chyba nie mamy też kosy z Anglikami. Może to nasze relacje z Anglią poprawi. Jako taka, oby poprawiło. Dobra, no i mamy wiedźmę jedną. To mnie nie cieszy. O Jezu Święty, zobaczcie, tragiczny sezon. Najgorszy, niestety. No to jest mega RNG. Kolejny cesarz nie żyje. Książę Kijowa nie żyje. Bitwa o zamek Belvoir. No i to aż brzmi jak taki zamek krzyżowców. Obok, zobaczcie, chyba zamku... A nie, myślałem, że obok zamku Kerak, tego słynnego. No i co, dasz radę czy nie? Jakbyś dobra, byłoby super. Udało się! Jest! Zobaczcie! Przez co zdobycie tej osady będzie o wiele prostsze. No i to będzie mogli sobie nawet brać szturmem. Bo piechoty mam dosyć dużo, on ma raczej piechoty, no też troszkę dobrych oddziałów, ale nie ma tragedii. Możemy sobie to w ten sposób, zobaczcie, wziąć i to oczywiście rozegramy. Następnie tak, budynki. Kraków, mamy szkołę. Wiecie co, może budynkami zajmę się już poza kamerą, bo w sumie was to może już tak bardzo nie interesować. Zaraz sobie to ogarnę po swojemu. No i co, no i co? No i to jest armia o dziwo angielska. No dzień dobry panowie, a wy co tutaj kmicie ciekawego? Co to za kurde angielski wjazd? Dobra, to jest członek rodziny. No to powiem tak, skoro tak zrobię, to w ogóle nie można się zdesantować, ciekawe. No to my dalej starajmy się zarąbać tych dziadów, więc ty sobie masz nabywać doświadczenia więcej. Następnie ty, szefie, no też ekspisz, dalej idziesz ekspisz do dungeonu. Dobra, ten jest dobry, bo ten ma chyba 10 oczek, co nie? Tak, on jest świetny, no to chłopie, masz zabić przywódcę i następcę. Brutalnie, tak bym zabił tego przywódcę, ale jako że zacznie mi za skórę, to zabijemy. O, no misja się udała, super, zobaczcie. Przy okazji informacje o kolejnym cesarzu i kolejnych frakcjach, że nie żyją. No i 15 koła, doskonale. Więc panowie, nie kończymy biznesu, teraz możemy sobie udać się tam. Ewentualnie, no bo na niego, dobra, spróbuj to jeszcze, może się uda. Nie wyszło, idziesz teraz tędy, cechę stracił. Dobra, to sobie skasuję tego kapitana i też cię wyślę już bardziej na wschód. No i super, tu wyszło, to jest sympatycznie. W Oslo teraz no jest, powiedzmy, że dosyć groźny niestety, ale może jakich sobie na szybkości najemników byśmy tutaj dosłali, żeby miasto wybronić, o właśnie coś takiego. No i z czymś takim wydaje mi się, że jesteśmy całkiem bezpieczni. Dobra, ruszasz tędy wraz z balistą do miasta. Tutaj troszkę spada nam zadowolenie niestety, to zrób mi coś takiego.
bunku zbyt fajnego nie ma w Kalmarze, natomiast możemy was przetrenować i... Albo nie, wiecie co, mogę sobie od razu wziąć was na front wysłać. Lecicie tamtędy, panowie. Tutaj jest przyjemnie, tu jest też jeszcze jeden oddział, który rusza do Oslo i w turze kolejnej dotrze. Oni też dotrą w turze kolejnej, ale oni mają armię no słabiutkie. To są oddziały kupieckie. Naprawdę nic groźnego. No i norweski dyplomata płynie. Być może chce się dogadać, może chce, ale no ja mu tej możliwości nie dam. Dla niego bardzo niestety, prawda? Wracacie po ten oddział toporników, żeby go przetrenować. W królewcu możemy sobie feudalnych zrobić, to od razu poproszę, żeby nie było. To możemy topory niby zrobić. Wiecie, te topory są dobre. To jest naprawdę fajny oddział do przebijania pancerzy. Naprawdę jest to jednostka bardzo opłacalna. No i kolejny heretyk się pojawił. Kurczę, coś są nasi panowie mało religijni, że się tutaj, że tak powiem, lubią spaczyć. No niestety, spróbujemy w następnej turze. No i ja wam teraz na chwilę dziękuję. Widzimy się dosłownie za sekundę z waszej perspektywy. Jestem. No więc tak, mamy troszkę kasy. Możemy to sobie śmiało wydać na rozbudowę naszych pięknych, przebogatych osad. No i wszędzie tak naprawdę, zobaczcie, jest spadek populacji. Wow, nie wiem czemu tak nagle się to wydarzyło. Czy mi zginął przypadkiem przywódca, czy nie? Poczekajcie, nie. Król Bolesław Killer, w ogóle, what the fuck, dalej jest przy życiu. No i w sumie nie wiem, czy to on powoduje coś takiego, bo zwróćcie uwagę, no nie jest, chyba ma 96 lat. What the fuck, ludzie. No bardzo ciekawe. Ikona, zobaczcie dziewictwa. Co jest? No dobra, no to tak, no musimy coś tam budować. No wiecie co, oni, ten spadek jest przez to, że mamy po prostu za dużo ludzi i miasta są przeludnione, więc z tym za bardzo walczyć no się nie da. Musimy poczekać, aż będę mógł tę osadę sobie ulepszyć. No to co, lećmy póki co, myślę, że w może gospodarkę we Wiedniu. Może, wiecie co, może najpierw zamki sobie rozbudujmy, ewentualnie, chociaż w sumie to jest stolica. Nie, dobra, budujmy coś tutaj ciekawego. No i będzie to, powiedzmy, że jakiś tam kościółek w Norrköping. Chcemy sobie coś dowrebować i możemy tych łuczników. Możemy sobie też zrobić, zobaczcie, katapultę. Balisty obecnie póki co nie potrzebuję. No i tutaj, nie tutaj, a w Uppsali, jestem już chyba w stanie wyrobować tych zabójców drugopoziomowych, więc to z przyjemnością ich poproszę. No i tu myślę, że możemy sobie wybudować obecnie, może tego tax office'a, no i super, wszystko jest okej. Te armie szkockie, mam powiem, że nie wiem, chyba nie są zagrożeniem, bo no nie są to dobre jakościowo armie, nasze są znacznie ciekawsze. No i co, szefie, czy ty masz jakichś tutaj najemników? Nie, takowych niestety nie masz. No to możemy sobie od razu wziąć szturmem tą osadę. Lub na automacie w sumie? Chociaż dzisiaj chyba bitwy nie było, a to będzie raczej bitwa prosta. Dobra, no to lecimy tak czy siak, dajmy tym dziadom nauczkę. Pewnie na automacie by wyszło, ale myślę, że automat jest jednak pójściem na łatwiznę, a też ta bitwa do najdłuższych z pewnością należeć nie będzie. Wiem tylko, że nie mogę atakować, jeśli twierdzę, chcę oblegać, no to nie mogę niszczyć murów, bo ich chyba się nie da. Ewentualnie zależy, może jest jakaś szansa, że może mur całkowicie zrównać, a czasem jest tak, że no ten mur jest nie do ruszenia, no więc tutaj sobie robimy wyrwę w tym miejscu. Cała moja piechota czeka oczywiście na rozkazy. No i plan jest taki, by wroga dosyć szybko zalać ilością jednostek, no i zdominować. Wy możecie być w sumie tutaj, byśmy dzięki temu napadli z dwóch stron, co byłoby naprawdę fajne. Dobra, ty walisz tutaj, ty walisz tam. Trochę to przyspieszmy. No i tutaj wybiliśmy norweskiego następcę. Ich król obecny, nie wiem gdzie jest, może w tej twierdzy na południu. Być może. Dobra, no i co? Mury już szybko są niszczone. Jakby udało się zniszczyć mury, kiedy oni byli jeszcze byli, no to byłaby okazja trochę wybić jego piechoty, ale raczej z tym będzie problem. No i widzę, że większość, tak czy siak, zobaczcie, jest na placu. Ale on tu nie ma dobrych jednostek elitarnych. Sądzę, że tym razem... O Jezu! A, dobra, mur się niszczy. Jak się mur niszczy, to jest taki... taki lag. Jest taka... Jest spadek klatek przez animację, bo ta animacja jest najwidoczniej zbyt dobra na... Na tą grę, prawda? No i dobra, tutaj wyrwa powstała, pięknie. No to weźmy sobie trochę jednostek, powiedzmy, że takich już tutaj podeślijmy. Więc, drodzy Państwo, do przodu. Ja może was sobie posortuję, bym wiedział, kto jest gdzie. No i was wszystkich z kolei wysyłam z tego miejsca. Też się wbijacie do środka. Wy możecie niby te wieżyczki poobijać, bo widzę, że komputer jednak będzie bronił. Na to wygląda, że zobaczcie murów. Ciekawe. No i co, was troszeczkę bliżej poproszę. I wszyscy na chama macie za zadanie wlać się, no i zdominować tych dziadów. Tak samo wy. Z tej strony też wjeżdżacie. No a kawalerią, wiecie co, bym chętnie podjechał sobie jakoś, nie wiem, bokiem, bo moglibyśmy rozbić... Co jest na placu? Na placu jest, widzę, że oddział włócznie, to trochę ciężko. Tu z kolei mamy jakieś oddziały, nie wiem co... O, katapulty, to wiecie co, wjedźmy w te katapulty. Super, możemy je od razu sobie dobić. Bardzo fajnie.
To jest raczej łatwy cel. Po drodze mamy... O, szermierze skandynawskich, to niedobrze, cofamy się do ludziska, bo nie zauważyłem tego oddziału. No i stąd na szybkości poproszę jakąś jednostkę dobrą, dobrego oddziału piechoty, żeby ich tam rozbić, ale też widzę, że mam zdecydowanie za dużo, zobaczcie, jednostek, no... Troszeczkę za dużo mam tutaj jednostek włóczni w tym miejscu, no to wy jakoś bokiem jedźcie, tylko nie dajcie się, no właśnie, pobijać, bo zobaczcie, jakie straty ponosimy. No i ta jazda jest oczywiście kretyńska. Chryste panie, ale nie ma rzeczy w Medievalu, które mnie tak bardzo gotują, jak coś takiego, że wiecie, jazda tak sobie jedzie wokoło, no uciekaj chłopie, tu jedź, człowieku, no jedź tutaj, gościu. No dobra, ty możesz w ogóle uciekać, no powiedzmy, że się starasz. Ta wieża jest zniszczona, super, no i co z tą jazdą? No i chyba wreszcie... się oddaliła, no to weźmy sobie też włócznie tam wyślijmy na pomoc. No i tutaj już jest walka, jest już brutalna walka. No dobra, jak tam wam idzie, panowie? A mógłbyś jednak się cofnąć, chłopie? Byłbym bardzo z tego faktu wdzięczny, naprawdę bardzo wdzięczny. No bo tam ta artyleria jest bardzo dla nas łatwym celem. No ale fajnie byłoby też, gdybyśmy chociaż kogoś zabili w zamian, a tak niestety się nie udało. No i tutaj czekamy na oddział tej piechoty, który stara się mimo wszystko do nas dotrzeć. No i tu będzie raczej dominacja. Wrócę do was, ludziska, jak coś się zacznie dziać, bo tutaj będzie ta walka trochę pewnie trwała. Dobra, linia wroga przełamana, teraz dobijamy ich szybko kawalerią. No i tu będzie ciasna waleczka, ale z oddziałami, z tego co widzę, kuszników. No to chyba na spokojnie powinno to nam się udać, fantastycznie. Tutaj ten oddział jeszcze troszeczkę, zobaczcie, stawia opór, ale niebawem uda się go złamać, bo jego kapitan, dowódca tej jazdy kupieckiej, też już spańkowo chyba przeżył, ale spańkowo, więc jest dobrze tak czy siak. No i co, tych 9 bohaterskich będzie dobijało oczywiście tych 50, gdy ci spańkują. No i w tym miejscu, no mamy też włóczników, to się jednak cofnę, wiecie co, wy panowie wszyscy tutaj szybko raszujecie, was sobie wycofam, bo nie chcę tej jazdy przesadnie tracić, a i tak dużo ich straciłem, za dużo, na jakiś śmieszny oddział, bo fajnie byłoby od razu tą armię wysłać na południe, żeby zniszczyć Norwegię. No to byłoby takie raczej nie najgorsze. Dobra, no to co, tutaj mamy jeszcze 19, oni są już, o, zobaczcie, złamani. No i super, mamy tutaj w tym miejscu zwycięstwo, straty, no bo, o kurde, nie, nie, uciekaj, uciekaj, chłopie, szybko, dobra, przeżył chyba. Ja pieprzę, zamyśliłem się, tak czy siak, straty 30%, no początek był ciężki. W jednym momencie mieliśmy chyba nieco większe straty niż wróg, ale koniec końców wyszło, że jest całkiem okej. Okay. I tu mamy jeszcze te dziedowskie katapulty, no to w takim razie ja biorę was, bym chciał te katapulty sobie złapać, póki one są w miarę niebronione, no i wjechać od razu wrogom na plecy, więc panowie, tędy jedziemy od razu na szybkości, trzeba do wroga wparować, no i bylebyście tylko nie jechali tędy, kurde panowie, nie tędy, to jest zła droga, tamtędy jedźcie, tutaj, dobra, cudownie, przyspieszamy to, was mogę chyba też dać na chama tutaj, może od tej strony po prostu byśmy jechali. Mhm. No i konnica już swój błąd widzę, że poprawiła. Cudownie. Kolejną osadę zdobywamy, no i katapulta oraz ta jazda, te śmieszne niedobitki padną w sekundę. Tu też moglibyśmy na plecy wjechać, wiecie co? Tych niby ominąć przy tym, ale no, tych ominąć będzie ciężko, więc szybko ich wybijmy i postaramy się ich dobić, zanim ci zwieją na plac. Więc w sumie ty idziesz tędy i zobaczcie, może uda mi się ich tak napaść. Udało się, tylko dobijamy szybciutko, żeby tego nie złamali się, żeby tego nie wrócili na plac. No i kurde, wrócili na plac. Dobra, ale tu już zobaczcie, ze wsparciem naszych potężnych żołnierzy zawiesimy naszą piękną flagę nad tym miasteczkiem. No i tylu poległo, wam powiem, że kurczę, był chaos, ale ćwierć armii jak na miasto, to jest wynik w porządku. Gdyby to był nowszy Total War, no to wiadomo, bym to tak cheezował, żebym bez strat wyszedł, no ale tutaj jest inaczej, ale i tak jest gites. No to co, to sobie oczywiście splądrujmy, bo się troszeczkę buntują. No i ta osada jest już daleko od stolicy, ale i tak się jakoś przesadnie nie buntuje. Drogi, koniecznie bym to zrobił. No i relacje pogorszone z Norwegią, z papiestwem także, bo chyba dlatego, że splądrowałem, wydaje mi się, że osadę należącą do frakcji katolickiej, prawdopodobnie. No dobra, ale grunt, że miasteczko zdobyte. No i zostało tylko to zamczysko, w ogóle to było dawniej miastem, oryginalnie, ale komputer musiał to zmienić. No i tutaj jest, patrzcie, następca tronu. Chciał osadę wybronić, no ale troszeczkę za późno. Mogliby się nawet go od razu zobaczyć z konnicą dorwać. I w sumie pytanie, czy mi się to uda zrobić, no bo, wiecie co? Zróbmy to. Uda się, pięknie, a on ma takie oddziały. Ty, no to kawalerią, wam powiem, że prawdopodobnie, chociaż to jest oddział do walki, no właśnie, no może być troszkę ciężko. Natomiast, a są najemnicy? Pewnie nie ma, no dobra. W każdym razie wydaje mi się, że damy radę. Mamy dużo jazdy, naprawdę. Tą konnicę jego księcia błyskawicznie postaram się rozbić, a już następnie, no to będzie prawdziwy luzik.
Taki fajny przykład łuku mongolskiego. Dobra, mgły nie chcemy. Chcę piękną, jasną pogodę. Tak, to jest też za ciemno, taki Mordor. No, wolałbym taki dzień, taki poranek. Mogłem w sumie ustawić w skryptach, mogę chyba to dalej zmienić, żeby za każdym razem pogoda była taka czyściutka i przejrzysta. Ale w sumie tak po czasie, by te bitwy były powtarzalne. A jeśli tego nie ma, no to widzimy, że no, jest ta różnorodność. Dobra, no i tak. Pytanie, że do nas podejdzie, no bo on ma, wiecie, swoje balisty. Ja mam na szczęście tam mobilność, on ma tylko jeden oddział jazdy, który nie jest dla nas groźny. Dlatego trochę się tam zbliżmy i postarajmy się wybić jego balisty. Jest tylko 19 artylerzystów. Mogę przez tą bitwę stracić całą swoją jazdę, ale z piechotą bym tutaj chyba nie dotarł. Na pewno bym nie miał punktów ruchu. No a tak, jest szansa, że może to wyjdzie fajnie. No to co, w międzyczasie postaram się zrobić taki dziki wjazd, żeby rozbić tych kolesi. Wylecić od razu tam dalej. I w sumie też niby mogli nimi wjechać, wiecie co, tak na front, frontalnie, co wy na to. Ty uderzasz tędy i tutaj, no, szarża wjechała, tak wam powiem, że no, całkiem nie najgorzej, ładnie myślę. Dobra, ty się wbijesz już w dowódcę, wy się, drodzy państwo, cofacie szybciutko i tu też wyszła szarża ładnie w tych włóczników. Pół oddziału rozbite, super. No to cofamy się tam tędy. Dobra, teraz tak, ty możesz sobie lecieć od razu na tą balistę, ty się tutaj przestaw ponownie, no i straty zadałem mu duże, pół armii tym wybiłem, pięknie. No to od razu lecisz na nawrót, tu nasz dowódca, znaczy nie dowódca, a ten oddział sobie walczy z jego dowódcą. Zobaczymy, jak tam to będzie wyglądało. No tych szybko postaram się dojechać. Tutaj w plecy wjeżdżamy w tych toporników. No a dalej to już będzie łatwiutko. I nawet dwa oddziały w nich wjadą. Chociaż tutaj ta szarża tak wyszła, ja wam powiem. No, jakby jej nie było. Ale powiedzmy, że nie ma też tragedii. No, robalisty wybijamy na ten dowódca. Nasze miasto bije niestety. Ale jak tą piechotę zdąży wybić, do czasu aż komputer będzie walczył z naszymi rycerzami, no to już później jego generał nie ma szans. Wiadomo, może uciec, to jest też możliwe. Wolę, żeby się to nie wydarzyło. No i tutaj szarży już nie skopali i cały oddział został zmiażdżony. Pięknie, więc tak. Wy, was jest niewielu, to możecie dobijać sobie tamtych dziadów, potem sobie tych dobijajcie. Nie, tutaj wam powiem, że to tak wcale kolorowo nie wyszło. Myślałem, że udało się ich złamać na szarże. A tu jednak widzę, że jeszcze nie. Dobra, to się zamieńmy. Wy dobicie sobie tamtych huntersów, co nie, a wy dobicie tych kilku chłopów. Dobra, ty dobij tego jednego chłopa, żeby nie było. No i rozpędzamy się na ten kierunek. Muzyka w ogóle się wyłączyła, nie wiem czemu. Nie ustawiłem zapętlania? Oj, no to zaraz to muszę poprawić. Chociaż mogę w sumie to na szybkości teraz poprawić. Dobra, zróbmy ciach, 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 ciach. Albo może, wiecie co, ustawmy tę muzykę teraz bitewną. Dobra, muzyczka bitewna. No i dobra. No i let's go. Świnamy głowę temu heretykowi. Okej, wy w nich wjechaliście, no i to już powinno ich zmiażdżyć. No i tu już komputer na nas, zobaczcie, się prowokuje. Trochę niedobrze. Okej, wam w tym miejscu, no powiedzmy, że się udało, no to możemy tego generała teraz przechwycić. Tutaj, no powiedzmy, że tak średnio z tymi huntersami ta szarża wyszła. Tak średnio, średnio, ale już są wahający. Nie, musimy jeszcze jedną szarżę zrobić, no i wtedy na pewno nam się powiedzie. Dobra, to jest dowódca, no i szarżę zmisowałem, więc ty lecisz na niego, a ty od pleców uderzysz. Okej. No, zdążysz się rozpędzić? Zdążył, zobaczcie, pięknie! No teraz ty też w niego wjeżdżasz, ty sobie dobij tamtych huntersów, no i możemy mu pomóc. Ewentualnie mogę wysłać tutaj dowódcę naszego głównego, żeby dobił huntersów, a tego już bym wysłał, wiecie co, w kierunku jego generała, no bo jego generał jest gdzie? Jeśli bym wiedział, gdzie on jest konkretniej, no to mógłbym go wysnajpić, ale wydaje mi się, że stąd szarża byłaby najlepszą, to próbujmy stąd. O, nie żyje, super! Szybko poszło. Bardzo szybko poszło. No to teraz oddział pewnie spańkuje za chwilę, więc wy się możecie cofnąć, ciebie cofnę, bo masz fajne doświadczenie. No i postaram się go teraz jedną potężną szarżą dojechać. Dobra, ty idziesz jeszcze tam pomóc z tymi huntersami. No i wydaje mi się, że komputer chyba się wycofuje, co nie jest ani troszkę mądre. Dla mnie to jest mądre, bo on i tak ten oddział straci, no nie? A ja więcej jednostek nie stracę. No a armię w całości wybije. W ogóle jak zniknął, co jest? Schował się w lesie? Czy jak? Nie wiem, ale głupio zrobił. Myślę, że chciał to zrobić już wcześniej. No i w ostatnim momencie ten jego generał zginął. Zatem wyszło jak wyszło. Dobra, czyli tak. Nie mają następcy, no to muszę mieć obecnie jednego przywódcę. Bo powiem, że nie do końca bym chciał wybić tą frakcję poprzez wybicie dynastii, przez to, że no Szkoci by sobie ten zamek zajęli, a ten zamek chciałbym mieć jednak ja, dla siebie. No i teraz mam, zobaczcie, a nie, nie mam, myślałem, że mam kasę na wieżyczkę, ale zapomniałem, że nie mam teraz zasięgu, żeby tą wieżyczkę wybudować. No to zróbmy save'a i zakończmy sobie zaraz turę. Ta flota już wraca, was już tutaj ruszyłem wszystkich. Okej, lecimy do tury następnej. No i patrzcie, i ci jednak nie chcą atakować miasta. Przy mieście się zblokowali. Ten też jakby tak nad miastem stanął.
To jest za wysoko. O, i zobaczcie, zmienił płaszczyk, przebrał się. Czyżby awansował? Albo może ten gościu stał się królem? Nie wiem, bo tak był chyba niebieski, a nagle stał się, zobaczcie, żółty. Uuu. O, dzień dobry. A co to za inwazja angielska? Halo, halo, panowie, my mamy sojusz, nie wiem, czy wiecie. Z kim oni mają wojnę? To bo jakby to była inwazja na Niemcy, o kurcze. Taki, bo ja mam sojusz z Anglikami, ale gdyby to był taki sojusz dosłownie przeciwko Niemcom, no to byłoby super, byśmy ich bili na dwa baty. No bo Anglia jest silna, chociaż może chcą dorwać Szkocję. No i zobaczcie, damage kujawski. The fuck? Damage kujawski, co jest? Nowa misja, muszę przestać bić Norwegów. Dobra, możemy na chwilę zakończyć tutaj ten nieustający konflikt. Dobra, idziesz teraz tam, idziesz teraz w to miejsce, ty idziesz sobie na dół na spokojnie. No i tak, mamy, zobaczcie, generała, członek rodziny. Czy mogę go zabić? Nie wiem, czy się papież nie wkurzy. I zobaczcie, nie wyszło, ale mam misję, żeby zabić tego gościa, księcia. A czemu księcia? I kto mi to zlecił, poczekajcie? Zlecił mi to... nie wiem kto. Okej, po prostu tip. Spoko, donacja. No i turniej, zobaczcie, rycerzy. No to tak, myślę, że ten gościu jest chyba do tego najlepszy. A nie, ma 17 lat, chyba ten był, o właśnie, lepszy. No więc masz tyle oczek. Patrzcie, ma jedną rycerskość, jeden punkt i 4 gwiazdki. No zobaczmy, ile mu to faktycznie wbije. No i teraz ma, uwaga, o Jezu, przegrał. O kurcze, ranny chyba został. Fucking healthy, no to jest ryzykowne, to jest miecz obosieczny. Dobra, to teraz tak. Droga zablokowana, za ślubiny. Raport budynkowy, tutaj się wszystko naprawiło, ale miasto i tak jest dosyć biedne. No i tu też się reszta naprawiła. Dobra, czyli nic się więcej nie wybudowało. Zginął nam zabójca niestety, zginął nam członek rodziny w Botnie, czyli zarządca tej osady. Oj, to bardzo niedobrze. No, to jest mega niedobrze, zwłaszcza, że się mocno buntują. Ale, no i bardzo spada populacja. Kurczę, szkoda. No to ja mam pomysł. Myślę, że w takim razie możemy sobie wysłać drogą morską któregoś z naszych generałów, ewentualnie któryś, nie wiem... Ty jesteś, chłopie, chętny czy nie? No bo tutaj jakiś dowódca jest, no to nie wiem, czy nie chciałbym sobie tego pana wysłać. Powiedzmy, że nie jest dobrym dowódcą, więc możesz, szefie, iść do tej Botny, tam zarządzać. Dobra, gildy teologów, czy ja chcę gildy teologów? Co mi da gildy teologów? Wydaje mi się, że ta gildy jest raczej mocno useless. Nie jestem przekonany. Pokaż mi, gildia teologów, dami ludziska, drodzy. Ślepy jestem tutaj. Nawrócenia, efekt globalny. Nie, to nie chcę. No i wiecie co, ludzko, ja myślę, że teraz sobie zakończę odcinek. Zapraszam was od razu na kolejny, który będzie pojutrze. Nie to chciałem powiedzieć, mniejsza. Lajkujcie, komentujcie, subskrybujcie, wpadnijcie na Face ID Discorda. Trzymajcie się, na razie. Hej, hej.